dzisiejszym programie Orientarium sprawdzimy, jak zmieniły się warunki do życia innych mieszkańców ogrodu zoologicznego. Zobaczymy z bliska duże koty na nowo wyremontowanych wybiegach, a dzięki filtrowanej w Orientarium wodzie będziemy mogli z zupełnie nowej perspektywy podglądać na nowym wybiegu pingwiny. Pingwiny w ogóle nie związane ze strefą Orientu, bo akurat w naszym przypadku będą to tońce, czyli właśnie te zamieszkujące Afrykę, ale skorzystały poprzez bliskie sąsiedztwo z Orientarium, dzięki czemu mogliśmy podpiąć ich zbiornik pod filtrację wewnątrz budynku Orientarium. No i oczywiście też zrobiliśmy przebudowę tego zbiornika, tak żeby teraz również można podglądać pingwiny pływające pod powierzchnią wody, co jest niezwykle atrakcyjne. Nie do poznania zmieniły się również wybiegi dużych kotów. Lwy i tygrysy mają teraz o połowę większą przestrzeń na wybiegach zewnętrznych. W 2019 roku wybiegi lwów i tygrysów zostały całkowicie zmodernizowane. Nad wybiegami rozpościera się siatka, dookoła wybiegów zostało postawione przeszklone ogrodzenie, które umożliwia spotkanie się z naszymi podobiecznymi oko w oko niemalże, bo można sobie stanąć przy tej szybie i faktycznie lew bądź tygrys do tej szyby może podejść i robi to na pewno niesamowite wrażenie. Oprócz tego zostały zasypane głębokie fosy oddzielające publiczność od zwierząt. Dzięki temu wielkość naszych wybiegów zwiększyła się niemal dwukrotnie, także no, jest to bardzo duża zmiana. Niewątpliwie atrakcyjność tych wybiegów z punktu widzenia zwiedzających no, zwiększyła się, myślę, niesamowicie. Zresztą tak samo jak atrakcyjność z punktu widzenia zwierząt, ponieważ raz zwiększyła się wielkość wybiegów. Druga sprawa jest taka, że również urozmaiciliśmy naszym podopiecznym te wybiegi. Na wybiegu tygrysów znajduje się samolot, na którym nasze dziewczyny mogą się wygrzewać w gorące dni, bądź też schować na przykład przed deszczem. W oczekiwaniu na otwarcie Orientarium warto pojawić się w łódzkim ogrodzie zoologicznym, choćby po to, by obejrzeć z bliska piękne, ale i niebezpieczne dzikie koty.